Witamy dzisiaj na Dniach Lublica zespół Insight. Skąd ta nazwa? No, taka powstała, mieliśmy taki pomysł, żeby być szaleni, no i powstało Insane. Jak długo razem koncertujecie? Koncerty od niecałych półtorej roku, a gramy od jakichś dwóch. Ponad. O, mniej więcej. Macie ze sobą jakieś wspólne plany na przyszłość, czy planujecie razem indywidualną karierę? Razem, plany na przyszłość jako my wszyscy. Jako jeden zespół grać koncerty, szkolić się, być coraz lepszym, wygrywać konkursy. No i na takiej zasadzie, nie? Ile macie już własnych kawałków? 7 własnych kawałków. Tak, 7 własnych kawałków. Czerpiecie pomysły z czegoś konkretniejszego, czy bardziej takie własne przeżycia, coś od siebie? Jeśli chodzi o teksty, to mamy wymyślone, tutaj kolega pisze, no Karol, o, wokalista, pisze teksty, a muzykę tworzymy sam, właśnie się tak inspirujemy jakimiś takimi bardziej ulubionymi zespołami metalowymi. A jeżeli byście chcieli powiedzieć, co na przykład wam tak najbardziej ciąży na sercu, jeśli chodzi o ten zespół, o ten styl muzyki i to, co czujecie? Jak wyrażacie po prostu to, co gracie? Gracie to po prostu w jakimś celu, czy bardziej tak, aby wyrazić siebie? Nie, no, Karol mówi dla pieniędzy, ale nie, to jest dla ludzi. Dla ludzi, wszystko jest dla zabawy, żebyśmy się dobrze czuli, żeby się ludzie dobrze czuli, żeby wyrazić jakieś emocje, coś pokazać, a nie tak, żeby po prostu wyjść na scenę. Czyli jeżeli byłaby w przyszłości możliwość grać bardziej komercyjnie, grać bardziej dla zarobku, dla pieniędzy, to raczej nie wchodzi w grę. Jeśli nam za to zapłacą, to czemu nie? Bardzo przyjemnie, się ucieszymy z tego, nie? Oczywiście. Ale jak zaproponują na jakiś koncert, który nie będzie żadnej nagrodzenia pieniężnego, to też przyjmiemy propozycję, żeby tylko zagrać. Macie jakąś perspektywę, żeby coś osiągnąć? Żeby zagrać przynajmniej na większych koncertach w Polsce, tak? Tak myślę, że na razie, na najbliższą przyszłość. Czyli na dzień dzisiejszy Dni Lublińca są okej, tak? Jak najbardziej. Jeśli się ludziom będzie podobać, to możemy grać co roku. A czym dla was one są? Bardziej reklamą, bardziej promocją, czy bardziej po prostu pokazaniem siebie? A myślę, że wszystkim po kolei, że trochę z tego i trochę z pokazania się, nie? No, pokażemy co umiemy, pokażemy się, zagramy, no, może ktoś nas zobaczy, może będziemy grać gdzie indziej, ktoś nas zaprosi do jakiegoś koncertu. Wszystko na razie jest typowo dla zabawy, tak, żeby zrobić dobre show. Ale macie pewnie jakiś cel, który po prostu chcecie osiągnąć tak zawzięcie, żeby po prostu minimum do czegoś podejść. Może Spodek, może Opole, może Sopot? No to mówię, że zagrać na takich scenach, które są rozpoznawalne w Polsce, chociaż nie musimy być tam gwiazdą, nie? Chodzi nam o koncert, który na przykład, nie wiem, jak mówisz, Spodek, Sopot, choćby tam zagrać, nie? Być bardzo szczęśliwi. Ale macie pewnie świadomość tego, że takie koncerty, które są w Spodku czy w Opolu, one nie do końca są właśnie w waszym stylu, że dzisiejsza taka muzyka jak metal, jak rock, czy takie bardziej właśnie powiązane z waszym klimatem, nie są dzisiaj aż tak mocno po prostu rozpowszechniane, jak na przykład taka typowa muzyka komercyjna. Co na ten temat powiecie? AC Dinkers zgrają koncerty w Spodku też. Nie widzę przeszkód. Ale prócz tego, no to wiadomo, że jest już ciężej. No, tak, no tam są, wiadomo, zespoły, które są popularne, to jest typowo muzyka dla ludzi, a tak, na takiej zasadzie, jak będą chcieli, żebyśmy tam zagrali, to zagramy, to nie ma problemu, ale czy to się spodoba ludziom, to oni sami to ocenią, no, nie nam to jest oceniać. Czyli nie boicie się? Jak najbardziej nie. Karol Budny, jestem wokalistą zespołu Insane. Ja jestem Bartosz Madejowski, jestem basistą zespołu Insane. Dawid Bugajski, jestem perkusistą. Mateusz Sporny, gitara rytmiczna. Michał Łebek, gitara prowadząca. Thank you.